Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku W związku z marką. To jest takie miejsce w sieci, w którym rozmawiamy o wartościowych relacjach z klientami i dzisiaj, odpowiadając na jedno z Waszych pytań, zagłębimy się w temat ulotek i tego, czy warto z nich korzystać w swojej firmowej komunikacji, czy może jest to już passé i warto przeznaczyć te środki gdzieś indziej. Zostańcie ze mną! Jeśli zastanawiacie się, a wiem, że część z Was, prowadząc zwłaszcza swój lokalny biznes, zastanawia się, czy wysyłać ulotki po osiedlach, które są wokół właśnie tego miejsca, w którym znajduje się Wasza firma. Co ja rozumiem, mówiąc lokalny biznes? Mam tutaj na myśli restaurację, bistro, jakiś salon, sklep, który prowadzicie i do którego faktycznie udaje się lokalna społeczność. Znaczy nawet nie lokalna w cudzysłowie, tylko lokalna faktycznie. Czy ulotki to dobry pomysł, czy ulotki to może już forma passé i warto wspierać się w komunikacji właśnie mediami społecznościowymi? Zdania na ten temat są podzielone. Jedni uważają, że ulotki to super opcja, bo przecież możemy wysłać menu restauracji, opcje różnych zestawów, nie wiem, sprzedajecie sushi, pizzę, chcecie po prostu dotrzeć do klientów z ofertą albo na przykład macie otwarcie salonu, albo reotwarcie, albo cokolwiek dzieje się ważnego i chcecie o tym poinformować. I są osoby, które uważają, że to świetny pomysł, a są osoby, które uważają, że ten budżet, który możemy przeznaczyć na ulotki, warto jednak przeznaczyć na przykład w media społecznościowe. Ja generalnie bardziej jestem w tym teamie przeznaczania budżetu na media społecznościowe z kilku powodów, dwa Wam za chwilkę wymienię, ale nie neguję ulotek do końca, bo uważam, że są momenty, w których warto się nimi wesprzeć i dzisiaj postaram się Wam tak przybliżyć moją opinię na ten temat, kiedy warto faktycznie z ulotek korzystać, a kiedy jest to działanie bezsensowne. Nagrałam już kilka filmów w tym temacie, więc jeśli Was interesuje, jak jeszcze lepiej prowadzić swoją komunikację firmową w mediach społecznościowych, to Was tam odsyłam. Pojawił się film m.in. o tym, jak zwiększyć zaangażowanie we własnych mediach społecznościowych, dlaczego media społecznościowe i kiedy tną zasięgi i czy na pewno tną, bo to jest też pytanie kluczowe, a także na przykład film o tym, który kanał wybrać, Facebooka czy Instagrama, jeśli chcecie uderzać się z dobrymi treściami do swoich odbiorców. Także serdecznie Was tam zapraszam. Okej, pierwsza sytuacja, w której ulotki warto wrzucić w naszą firmową komunikację, to jest wspomniane wcześniej otwarcie danego miejsca, jakaś wyjątkowa okazja, albo właśnie dotarcie z konkretną ofertą, kiedy chcemy zostawić coś fizycznego naszemu klientowi i faktycznie wiemy, że wokół tego punktu, w którym znajduje się nasza firma, znajdują się nasi klienci. To jest bardzo ważne, żeby przed wyprodukowaniem tych ulotek, tych tysięcy ulotek i rozniesieniem ich, bo pamiętajcie, że często nie uwzględniamy w budżecie jeszcze usługi rozniesienia ulotek, bo sam wydruk i wyliczenie sobie, ile będzie kosztować nas w drukarni przygotowanie właśnie jakiejś ilości ulotek, to jest jedna część budżetu, ale druga z nich to opłacenie agencji albo właśnie poczty, albo kogoś, kogo zatrudnimy do tego, żeby właśnie do domów się udał i te ulotki powtykał do skrzynek pocztowych. Więc moment, w którym warto z takich ulotek skorzystać, to może być właśnie otwarcie, to może być dotarcie z ofertą, jeśli chcemy coś fizycznego naszym klientom zostawić i chcemy, żeby faktycznie na przykład menu restauracji czy menu naszych sushi boxów zostało na lodówce naszego klienta. Warto wtedy zamieścić na ulotce właśnie dobrze opisany cennik, numer telefonu widoczny, czytelny, nieukryty i oczywiście coś, co będzie się kojarzyć z naszą restauracją. To może być logo, to może być ciekawa grafika, która będzie po prostu przykuwać wzrok. Druga forma komunikacji, którą polecam w tym samym momencie, to oczywiście reklama w mediach społecznościowych. Oczywiście mamy więcej kanałów komunikacji, z których możemy skorzystać, natomiast reklama w mediach społecznościowych daje nam bardzo dobre możliwości tej geolokalizacji reklamowej. Czyli jesteśmy w stanie pineskę, tą wiecie, facebookową pineskę, wokół której będziemy właśnie wysyłać komunikaty reklamowe, ustawić w takim punkcie, że nawet do 2 km od danego miejsca zawęzimy sobie ten obszar, w którym będziemy reklamować. I tak naprawdę w tym momencie nasz facebookowy sposób komunikacji tej reklamowej staje się bardzo konkurencyjny dla ulotek, bo możemy sobie bardzo zawęzić grupę osób, do której będziemy komunikować. Co dają ulotki, czego nie daje Facebook w takiej sytuacji? Ulotki, i to jest właśnie ten plus w dzisiejszych czasach, są produktem fizycznym i docierają do wszystkich, którzy są w danej lokalizacji, którzy mieszkają.
Tego nie daje Facebook, bo jak wiemy, nie wszyscy korzystają z tego narzędzia. Mimo tego, że populacja w naprawdę zdecydowanej większości korzysta z mediów społecznościowych, to i tak nie mamy możliwości dotarcia do wszystkich, bo są osoby, które w ogóle z mediów nie korzystają, są osoby, które bardzo rzadko korzystają z internetu, są osoby, które po prostu mają takie podejście, że nie chcą korzystać z mediów społecznościowych i wtedy, wrzucając taką ulotkę do skrzynki, jesteśmy w stanie do nich również dotrzeć. Natomiast to, czego ulotki nie mają, a ma to Facebook, to jest możliwość pomiaru i wykorzystania ponownego danych, które zgromadziliśmy podczas właśnie tej akcji marketingowej. Już nie mówię tutaj o budżecie, no bo budżet wiadomo, ulotkowy i nieulotkowy może być różny i możemy go różnie wykorzystywać. Natomiast to, czego ulotki nie mają, to jest możliwość gromadzenia danych. I o ile właśnie na Facebooku jesteśmy w stanie zrobić remarketing, w jaki sposób zapisać te dane, no różne sposoby po prostu zrobić tak, żebyśmy wiedzieli, że nasza kampania przynosi jakiś efekt, o tyle na ulotkach mamy bardzo ograniczone możliwości. Są oczywiście sposoby, żeby sprawdzić, w jaki sposób nasza akcja konwertuje, tak? Czyli w jakiej proporcji ilość wysłanych ulotek przekłada się na ilość zamówień, bo możemy dodać na ulotce jakiś kod rabatowy albo jakieś hasło, z którym można skorzystać, coś zamówić, przyjść do naszej firmy i możemy w taki sposób mierzyć skuteczność naszej akcji. Natomiast na Facebooku mamy dużo więcej możliwości, bo oprócz tego tutaj wspomnianego mamy możliwość robienia remarketingu, podpięcia piksela Facebooka, mamy możliwość nie tylko pikselem, ale również w innych formach robienia jakiegokolwiek remarketingu i o ile ta pierwsza reklama została bardzo dobrze ustawiona, czyli wytargetowana do osób w okolicy, o tyle potem remarketing jest bardzo przyjemną częścią naszej pracy, w której po prostu docieramy już do konkretnych osób, które potencjalnie są zainteresowane daną lokalną firmą. Także ulotki troszeczkę gorzej się klasyfikują i pod kątem budżetowym, bo to jest po prostu droga usługa, trzeba je wydrukować, jeszcze zaprojektować. Natomiast w mediach społecznościowych odchodzą nam wszystkie koszty usług dodatkowych i skupiamy się tak naprawdę na dotarciu do tych osób, na których nam zależy, a potem remarketingu, który jest tak naprawdę kolejnym etapem tego samego działania, tylko już bardziej zawężonego. Natomiast to, co uważam jest dużym plusem ulotek i tak jakby w dzisiejszych czasach warto też spojrzeć na to z tej strony, że jednak w tych mediach społecznościowych mamy mnóstwo komunikatów, bodźców, mnóstwo kreacji, cały czas jesteśmy bombardowani po prostu ofertami. Gdzieś te ulotki faktycznie odchodzą do lamusa i są sytuacje, w których warto wzmocnić taką kampanię właśnie ulotką, po to, żeby dwutorowo zadziałać. Jeśli faktycznie macie miejsce, które lokalnie gromadzi lokalną społeczność, czyli, no tak jak mówię, są najczęściej jakieś restauracje, na przykład salony kosmetyczne, salony fryzjerskie, takie typowe lokalne usługi, do których idziemy po to, żeby po prostu nie mieć też daleko, umówmy się, no to warto tak naprawdę dwutorowo tutaj zadziałać w komunikacji, ponieważ, tak jak powiedziałam, część grup odbiorców będzie korzystać z mediów społecznościowych, ale też warto je powielać po to, żeby wzmocnić to działanie, właśnie wzmocnić ten impuls, który spowoduje, że ludzie z naszą marką się będą związywać. I ulotki mogą być doskonałą formą właśnie wzmocnienia tej akcji. Dodatkowo warto sobie na to spojrzeć jeszcze z tej perspektywy, że w momencie, kiedy ulotek mamy mniej, no to mogą być takim trochę przełamaniem schematu. Jest takie zjawisko jak habituacja, gdzie nasz umysł zaczyna przyzwyczajać się do pewnego rodzaju bodźca. I to jest wyzwanie dla marketerów, żeby tak przygotowywać kreację, żeby ona była zawsze interesująca dla naszego odbiorcy. I oczywiście kreacje zawsze robimy tak, żeby były ciekawe, angażujące, zaskakujące, emocjonujące. Natomiast w pewnym momencie w tych mediach mamy wrażenie, że cały czas widzimy jakieś reklamy. I to też sprawia, że przestajemy na nie tak reagować, jakbyśmy reagowali wcześniej. Oczywiście na te mocno emocjonujące zawsze zareagujemy, ale to już jest sztuką taką reklamę zrobić. Natomiast kiedy dodamy do tego właśnie ten aspekt fizyczny, tę ulotkę, niech ona jest tylko wartościowa, tak żeby nie drukować tego papieru bez sensu, to wzmacniamy ten sygnał i wyłamujemy się trochę, wiecie, z tego mediowego szumu i możemy wzmocnić właśnie do lokalnej społeczności taką komunikację. Także zobaczcie, że pod kątem tego przełamywania habituacji, tego, żeby właśnie na tego odbiorcę odpornego na bodźce zareagować mocniej, można wzmocnić właśnie komunikację w mediach społecznościowych takim wysłaniem do nich ulotki i zrobić to w jednym czasie, po to, żeby właśnie zintensyfikować te działania na jakiś tam punkt otwarcia, tak jak powiedziałam, reotwarcia, czy jakiejś specjalnej akcji, na przykład urodzin waszego miejsca. Okej, jeśli macie jakiekolwiek pytania do ulotek lub innych form komunikacji, to śmiało zadawajcie w komentarzach. Ja będę na nie odpowiadać w kolejnych odcinkach. Zapraszam Was też do subskrybowania kanału, zapraszam Was do odwiedzin na Instagramie MPFlow Strategia i Komunikacja, a także na Instagramie MPFlow Michalina Patucha. Tam możemy się spotkać i porozmawiać co piątek na Instakawce. I oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku.